Psychę. Podcast psychologiczny. Zapraszają Monika Karbarczyk, Aleksandra Sobieraj i Aleksandra Pucułek. Dzień dobry w kolejnym odcinku podcastu Psychę. Aleksandra Pucułek. Aleksandra Sobieraj. Dzień dobry. I dziś trochę inna historia. Parę miesięcy temu przyjechała do mnie znajoma nauczycielka, logopetka, prosto po konferencji naukowej. Wpada do mnie rozemocjonowana i od drzwi od razu, ale ciekawe tematy były. Okazało się, że na konferencji tym najbardziej ciekawym zagadnieniem, które ją tak zaintrygowało, był autyzm wtórny albo autyzm wirtualny. Słyszałaś o czymś takim? Właśnie nie. Powiem Ci, że jak rzuciłaś hasło autyzm wtórny, Próbowałam coś znaleźć w internecie, po prostu cisza, jakieś pojedyncze akapity, dosłownie. A jak w internecie czegoś nie ma, to to nie istnieje. To to nie istnieje, ponoć taka jest prawidłowość. Jak mi o tym opowiedziała, to od razu mówię, musimy o tym tutaj porozmawiać. Bardziej naukowe kwestie, jak zwykle, poruszymy z naszym gościem odcinka, ale w dwóch słowach jest to takie zjawisko, kiedy dzieci po użytkowaniu zbyt długim urządzeń, które dają nam ten wirtualny świat, mogą mieć syndromy podobne do zaburzeń ze spektrum autyzmu. Znaczy objawy są podobne, natomiast przyczyną są po prostu ekrany, przy których dzieciaki spędzają zbyt dużo czasu. Tak tworzą się takie zmiany. W pierwszej chwili wyobraziłam sobie dzieci w wieku szkolnym, ale z drugiej strony wielokrotnie widzę jak nie wiem, w restauracji, w pociągu jeśli dziecko nie zachowuje się na tyle grzecznie, jak chciałby rodzić, dostaje telefon i natychmiast po prostu jest zatopione. Z jednej strony jest to dla współpodróżujących dobre, ale z drugiej strony ja czułam się przerażona, widząc coś takiego. Zobacz, to jak to jest możliwe, że jakoś wcześniej dzieci podróżowały? Nie miały tych telefonów, a no Były sposoby. Że... Jechałam jakiś czas temu w dłuższą trasę pociągiem, siedziała naprzeciwko mnie matka z dwójką dzieci w wieku szkolnym i Byłam tak zaskoczona tym, że oni czytali tablice, jakie się pojawiają za oknem. W ten sposób ćwiczyła z nimi literki. Jechali nad jakieś jezioro, więc opowiadała, co będą robili. Potem opowiadała im bajki. Złapałam się na tym, że jest w końcu inne zachowanie, a potem złapałam się na tym, że przecież. To jest normalne zachowanie. Tak bardzo przywykłam do takiego obrazu, kiedy rodzic zakłada słuchawki, bierze sobie telefon i się wpatruje w ekran, a obok dziecko robi dokładnie to samo. Ale wiesz co, ja też widziałam sytuacji, kiedy dziecko było uspokajane tym telefonem, ale ono się na krótko tym telefonem no to jest zajmowało. Taki z, jedna psychiatra mi powiedziała, to jest taki smoczek XXI wieku. Tak, tylko widzisz, on, jak się okazuje, on też już jakby przestaje działać, prawda? Bo to dziecko ma potrzebę innych wrażeń niż tylko tych płynących z ekranu. Bo to dziecko oczywiście zajmowało się, współbiesiadnicy, bo chyba była to restauracja, już nie pamiętam, odczuwali chwilową ulgę, ale to nie działało na długo. Widać był bezradność tych rodziców, że oni tak naprawdę nie potrafią obsługiwać tego dziecka. Częste zjawisko, że kiedy rodzic ma pewne wyobrażenia na temat dziecka i dziecko no nie wpisuje się w te z góry założone wyobrażenia i wtedy jest ogromny problem. Albo na odwrót, rodzice sobie zupełnie inaczej wyobrażali swoje rodzicielstwo i znów jest zderzenie. A wiesz, że są już nawet specjalne fotele w autach, gdzie z tyłu są miejsca, żeby umieszczać tablety i żeby dzieci mogły sobie oglądać w trakcie podróży bajki. Są też nawet podobno, słuchaj, nocniki z takim specjalnym uchwytem na telefony czy tablety. Powiem ci, że. Poczułam się lekko przerażona. O miejscach na tablety słyszałam, natomiast nocniki z uchwytem na telefon czy też tablet. To jest przerażające, bo to my to robimy własnym dzieciom. Dokładnie aż się cieszę, że moje dzieci przynajmniej w początkach technologie nie były na tyle zaawansowane, żebyśmy ich tak używali. Dla mnie to jest, wiesz co, wygodnictwo, będę bardzo surowa. Myślę, że tak. To jest jakiś rodzaj łatwizny albo właśnie bezradności. A propos wtórnego autyzmu, wiesz co jeszcze wywołuje to zaburzenia? Zabawki, które teraz dzieci dostają świecące, grające, gadające. Czyli klocki drewniane, lalki i misie odchodzą do lamusa? Powiem ci, że przeczy no właśnie, temu gęś pipa. Że, no właśnie, powinny wrócić te klocki drewniane, te lalki szmaciane, bo to zaczyna się już od tego, że przez takie gadające zabawki dziecko może nie gaworzyć, może mieć problemy potem z nauką mowy. Rodzic musi mówić do dziecka, musi śpiewać, nie włączać piosenki, tylko śpiewać sam i mówić. Okiem specjalisty. Ekspertką naszego dzisiejszego odcinka jest Katarzyna Przybyła, psycholog dzieci i młodzieży. Dzień dobry. Dzień dobry. Autyzm wtórny, wirtualny, cyfrowy to nowe zjawisko? Nowe, jeżeli będziemy to odbierali pod kątem właśnie autyzmu tego wirtualnego, autyzmu wtórnego, autyzmu cyfrowego. Można powiedzieć, że to jest nowe zjawisko. Gdzieś mniej więcej publikacje pojawiają się 2-3 lata do tyłu. Rumuński psycholog Mariusz Zamfir zaobserwował wzrost objawów autyzmu wśród dzieci i młodzieży ze szpitala. Nie dało mu to spokoju. Skąd? Tak nagle wzrost tych zaburzeń, i po prostu analizując historię życia dzieci i młodzieży, zauważył, że ta grupa spędzała bardzo dużo czasu właśnie przed telefonem, tabletem, komputerem. Na razie to są to obserwacje, na razie obserwacje kliniczne, hipoteza nienaukowa, określenie potoczne. Natomiast jeżeli pomyślimy o takiej wczesnej i nadmiernej ekspozycji na ekran, intensywności, Korzystania z technologii, to nie jest to nic nowego. Czyli nie jest to choroba. Nie jest to choroba. Można powiedzieć, że jest to zaburzenie zachowania, które wynika z nadmiernego używania smartfonów, internetu, takiego niekontrolowanego, ponieważ. Pływa to na zachowanie i odbiór rzeczywistości dzieci i młodzieży. Na pewno nie jest to autyzm, który my znamy, czyli właśnie całościowe zaburzenie rozwoju, z którym rodzą się dzieci. Przyczyny już mamy. Nadmierne zanurzenie w świecie wirtualnym. I zbyt długie po prostu też spędzanie czasu, bo jeżeli mówimy o dzieciach w młodszym wieku, które uczą się przez naśladowanie, obserwacje, poznawanie świata zmysłami i takiemu dziecku damy do ręki te telefon, który jest intuicyjny, bardzo łatwo jest odblokować telefon, czy włączyć sobie YouTuba i bajeczkę. To dziecko oglądając bajkę jest niejako wyłączone z tej rzeczywistości, która je otacza i nie jest w stanie zaobserwować reakcji między mamą, tatą, rodzeństwem, nie jest w stanie uczyć się o emocjach. Jest pochłonięte zupełnie czymś innym. Druga rzecz i zagrożenie, które się z tym wiąże, to to, że oglądając bajkę czy jakieś inne rzeczy w telefonie, dziecko naraz dostaje bardzo dużo informacji, których nie jest w stanie przetworzyć. Gdzieś nawet przeczytałam, gdzieś mi się obiło o oczy, że spędzanie czasu 4-5 godziny w telefonie to tak jakbyśmy przeczytali wielką grubą książkę. Więc wyobraźmy to sobie. Jeżeli przeczytanie książki wymaga od nas dużego wysiłku, żebyśmy przeanalizowali treść, wyobrazili sobie, co tam jest napisane, co przed chwilą przeczytaliśmy, to co dopiero Mnóstwo informacji, które docierają do nas właśnie z mediów. Jak pani pracuje z młodzieżą, z dziećmi, ale tak bardziej chodzi mi o te najmłodsze dzieci, może trafiają do pani właśnie z takimi problemami, że zbyt dużo korzystają z tych technologii i zmienia się ich zachowanie. To ile czasu zazwyczaj spędzają przed telewizorem, telefonem? Rodzice się do tego nie przyznają, ale wiemy o tym i też obserwujemy to, co się dzieje, że. Czasami rodzic, wiadomo, czy nie ma już siły, czy być może cierpliwości, gdzieś tam daje telefon dziecku, bo dziecko się wtedy teoretycznie uspokaja. Widać już u najmłodszych dzieci, dwulatków, trzylatków, że jeżeli ten telefon się dziecku odbierze, to dziecko bywa agresywne, może rodzica kopnąć, ugryźć, krzyczeć, płakać, nie jest w stanie się uspokoić. Dlaczego? Ponieważ to, co było dla niego atrakcyjne, telefon, czy zabawka, która się świeci, wydaje dźwięki, być może się rusza, to jest bardzo atrakcyjne. I nagle teraz ja jako dwuletnie czy trzyletnie dziecko muszę zostawić to, co jest dla mnie atrakcyjne, usiąść do nudnego obiadu, lub muszę wrócić do swoich obowiązków, pościelić łóżko, odrobić lekcje. To jest nudne, nieatrakcyjne. Znam rodzinę, w której nawet jak dzieci się bawią, to i tak cały czas w tle jest włączony telewizor z bajkami. Zaleca się, żeby właśnie podczas zabawy, gdzie tutaj jest interakcja, siostra, brat, dzieci mogą zaobserwować u siebie różne zachowania, powinny się skupić na tym na budowaniu relacji, na rozwoju języka, komunikowaniu swoich potrzeb. To jest nauka przez doświadczenie. Jeżeli w tle ciągle będzie ten telewizor, czy podczas jedzenia rodzinnego obiadu... To jednak nie skupiamy się wtedy na tworzeniu relacji z mamą, tatą, rodzeństwem, nie skupiamy się na poznawaniu właśnie różnych smaków, struktur, czy jedzenia, czy wracając do zabawy, struktury zabawek, czy to mi się podoba, czy mi się nie podoba, tylko nasz wzrok jest utkwiony w telewizji, a dziecko nawet może nie zarejestrować tego, że ono w ogóle je. I mam też wrażenie, że wbrew pozorom, chociaż ten telewizor jest na drugim planie, to kiedy się go wyłączy, to i tak wtedy czegoś brakuje. Mam też znajomych, którzy włączają kanał muzyczny i okazuje się, że ich półtoraroczny synek ma już swoją ulubioną piosenkę. Więc jakby to nie jest tak, że telewizor leci w tle, bo to jest właśnie to już przyzwyczajanie się do większej ilości bodźców i później w konsekwencji czytanie Nudnej lektury, jeżeli chodzi o perspektywę, że orety, przede mną gruba książka, jeszcze nie wiem o czym to jest. Być może to będzie moja ulubiona książka, ale dopóki jej nie otworzę i jej nie przeczytam, to się tego nie dowiem. Ale jak może być dla mnie atrakcyjne czytanie książki, gdzie są litery, być może nie ma obrazków, to wszystko wydaje się być nudne, nieatrakcyjne? Jest tylko jeden bodziec, wzrok, natomiast inaczej wiadomo, jeżeli są to bajki, gdzie są i hałasy, i mrygające światło. I po prostu dużo się tam dzieje. Kuleje wyobraźnia mocno. Oczywiście i to też jest negatywna konsekwencja, jeżeli chodzi o nadmierne używanie technologii dzieci oprócz tego, że są mniej kreatywne, to co gorsza są narażone na niesamodzielne myślenie, bo mają podaną wiedzę, nie muszą tego analizować. My jako dorośli myślimy, dobra, pokażę dziecku, włączę tą bajeczkę, przecież to są bajki dla dzieci, pokażę grek komputerową, tylko każda bajka, każda gra jest od określonego wieku. Tak samo zabawki takie do kupienia w sklepie również mają napisany ten wiek. Nawet jeżeli gra piłkę nożną, która jest dostępna na Playstation jest od 16 roku życia, a podamy ją dziecku wcześniej, bo no przecież nie ma tam zabijania, no bo przecież nie ma tam drastycznych scen. Okej, okay, ale gra w grę wciąga, uzależnia u dziecka pojawiają się takie mechanizmy jak u osoby uzależnionej od hazardu. Jest sfrustrowana, że nie może grać non stop. Dodatkowo gry, które mają jakieś misje do przejścia, są skonstruowane tak, że nie da się tej gry przejść, tak jak to było w latach 90. Patrząc na to, jak te technologie nas coraz bardziej pochłaniają, to tak naprawdę można w każdym już wieku uzależnić się od technologii. Można, tak. Dlatego, że to jest atrakcyjne. Czy jest... co na takie roczne dziecko też już może być uzależnione? Myślę, że w pewien sposób może być. No, tylko oczywiście no, nie tak. będziemy mogli tego Wiadomo, wprost że... stwierdzić. Tak, nie będziemy mogli tego wprost stwierdzić, ale na pewno będą objawy typu rozdrażnienie, płaczliwość. Dziecko już nie będzie głodne, będzie przewinięte, będzie wyspane, a jednak będzie drażliwe. Rodzic może sobie nawet nie zdawać z tego sprawy, że. Oglądanie przez pięć minut tej bajeczki wpłynęło na to zachowanie wracając do autyzmu wirtualnego jakie to są objawy bo w związku z tym że ta nazwa nawiązuje w pewien sposób do autyzmu to zakładam że one mogą przypominać objawy tego autyzmu który znamy tak mogą przypominać natomiast właśnie należy pamiętać że to jednak są i tak dwie różne rzeczy jeżeli chodzi o autyzm cyfrowy przede wszystkim będzie to takie ograniczenie relacji z innymi ludźmi z otoczeniem z otoczeniem tak? z rodziną z naj bliskimi. Ktoś kiedyś, nie wiem, wychodził na dwór, miał przyjaciółkę, przyjaciela, spędzali razem czas, zapraszali się wzajemnie do domu i tak dalej, gdzie nagle dziecko czy młodzież nie ma czasu na to, żeby aktywnie spędzać czas, spędzać go z bliskimi, ponieważ jest pochłonięty tym światem wirtualnym. Kolejnym symptomem będzie taka drażliwość i agresja, no bo jednak rodzic widzi, że dziecko spędza za dużo czasu przed komputerem, telefonem, będzie starał się, aby dziecko ograniczało, a jeżeli zabierzemy nagle coś, co było na 5 godzin, na 6 godzin, to wiadomo, że ta agresja, ta drażliwość, bunt może się pojawić. Na pewno opóźnienie rozwoju psychicznego, dlatego że jeżeli nie jesteśmy nastawieni na budowanie relacji, na poznawanie świata, na rozwój języka, na poznawanie tego wszystkiego, co nas otacza. Jesteśmy wyłączeni. Patrzymy się w jeden punkt w ekran. Skutkuje to takim upośledzeniem naszych funkcji, ale to nie jest upośledzenie nieodwracalne, z którym nie da się nic zrobić. Bo to wynika tylko i wyłącznie z tego, że za dużo czasu i energii dziecko czy młodzież poświęca na ekran. Objawy w wypadku tego autyzmu cyfrowego, wirtualnego, wtórnego mogą się cofnąć. Oczywiście, że tak. To co rodzic ma zrobić, skoro już doprowadziło to dziecko do takiego mhm. stanu, no bo będę tutaj surowa, ale to dziecko nie wzięło sobie samo mhm. laptopa, nie kupiło sobie samo telewizora, tabletu. No jeżeli już jesteśmy na tym etapie, że naprawdę widzimy, że te zabawki czy ta technologia źle wpływają na nasze bo Rodzic jest w stanie w ogóle to zauważyć, prawda? Tak, myślę, że jeżeli interesuje się swoim dzieckiem, to zauważy to, że tego dziecka nie ma przy posiłku, że dziecko cały czas jest zamknięte w pokoju, nie chce z niego wyjść, jest pochłonięte światem wirtualnym. Myślę, że uważny rodzic na pewno to dostrzeże. Jeśli już widzimy, że, że jest ten problem, to trzeba stopniowo ograniczać dziecku możliwość korzystania z telefonu, z komputera. Jak to robić? Pokazać alternatywę, bo co najbardziej mnie tak uderza: wyjdź na dwór. Wychodzimy na dwór, a tam zakaz gry w piłkę, tu nie jeździj na rolkach, tu nie rób tego. To co te dzieci mają robić? Czyli pokażmy, że istnieje świat realny, który również może być atrakcyjny. Pokazujmy dzieciom różne sporty, różne hobby. Dzieci uczą się też poprzez naśladowanie, modelowanie, czyli my jako rodzice również musimy pokazać, że nie siedzimy cały dzień na telefonie. Właśnie nie. chciałam powiedzieć, że to ja już widzę jeden główny problem. Terapeutka opowiadała mi właśnie, że miała chłopca, siedmiolatka, uzależnionego już ewidentnie od telefonu. I kiedy rozmawiała z mamą i z dzieckiem na terapii, to siedmiolatek odpowiedział... Ale ty też na stop siedzisz w telefonie, dokładnie. Czyli tak naprawdę należałoby się przyjrzeć nam dorosłym, jak my spędzamy ten czas. Pamiętając o tym, że dziecko nas obserwuje. Jeżeli dziecko do tej pory, podczas posiłku, oglądało bajkę, to zaprośmy dziecko wcześniej do kuchni. Może chciałoby pomóc lepić pierogi, a niech się ubrudzi w tej mące, a niech ta kuchnia będzie brudna. Ale niech to dziecko spędzi czas z rodzicem w kuchni. I potem jako efekt sprawstwa, że wow, to ja zrobiłam te pierogi, mama z tatą jedzą pierogi, które ja zrobiłam. Dziecko wzrasta, będzie chciało dalej. Jeśli sami rodzice nie dają rady, to co? Psycholog, psychoterapeuta. Jeżeli jest to poważny problem uzależnienia, oczywiście można udać się do psychologa na diagnozę, ale warto też zadbać o tą relację. Rodzic dziecko. Skoro już tutaj używamy tego pojęcia autyzm, to zaznaczmy, że tak, przyczyny są zupełnie inne, tak. objawy są podobne, ale terapia czy proces pracy z takim dzieckiem jest też zupełnie inny. Też zupełnie inny, dlatego że jeżeli. Do trzeciego roku życia już obserwujemy u dziecka jakieś nietypowe zachowania typu zabawa w podrzucanie piłką i sprawdzenie czy ona upadnie, albo picie z ulubionej filiżanki. Na przykład powiedzmy, że chodzimy z dzieckiem do hipermarketu na zakupy i dziecko zawsze idzie. Tymi samymi korytarzami. Denerwuje się, kiedy nagle musimy skręcić w inny korytarz, gdzie my chodzimy po sklepie intuicyjnie. Dzisiaj muszę kupić mąkę i chleb, to idę na ten dział, a innego dnia idę po mleko, więc skręcam w ogóle w inną uliczkę. Natomiast dziecko zaczyna się denerwować, siedzi na podłodze, krzyczy, my nie wiemy o co chodzi. Takie zachowania już powinny wzbudzić u rodziców refleksję, że być może powinniśmy udać się do specjalisty w celu wykluczenia autyzmu. Lub potwierdzenia. Powiedzmy w takim razie jasno, jak dzieci powinny korzystać z nowoczesnych technologii? Do którego roku życia w ogóle nie powinny mieć styczności, no bo wydaje mi się, że taka granica też jest prawda. Ile godzin dziennie, jeśli w ogóle? Dzieci powinny używać mediów w obecności rodziców. To rodzic ma wtedy kontrolę nad tym, co dziecko ogląda, może zaobserwować, jak na to reaguje. Jeżeli chodzi o takie zalecenia specjalistów, dzieci do 18 miesiąca życia, jeśli miałyby skorzystać z technologii, to tylko po to, jeśli miałaby to być wideo rozmowa z bliskim, czyli na przykład rodzic wyjeżdża do pracy i pokazujemy, żeby tą relację z rodzicem budować i podtrzymywać, to pokazujemy, że przez telefon czy komputer można z osobą nam bliską porozmawiać. Do tego czasu żadnych bajek, żadnego YouTube'a. Czyli telewizor w domu też wyłączony. Nie włączajmy go. Jeżeli nasze dziecko jeszcze nie poznało bajek w telewizji, nie pokazujmy tych bajek, aby dziecko do tego nie lgnęło. Jeżeli chodzi o dzieci między 18 a 24 miesiącem życia, to można pokazać telefon czy telewizję, ale w celu zabawy, ale tylko z opiekunem, czyli znów. Pokazuje, że jest taka możliwość rozrywki, ale ja jako rodzic również w tym uczestniczę, jestem z dzieckiem w tym, ale to też nie może być główna rozrywka. Ja bym nawet chyba ten limit przesunęła do trzeciego roku życia. I ja osobiście też. Im później pokażemy tą technologię, tym lepiej dla dziecka, no i też dla spokoju rodzica, że nie będzie się rodzic zastanawiał, czy moje dziecko już się uzależniło, czy jeszcze nie, czy o te pięć minut mogę wydłużyć, czy nie. Zwłaszcza, że wiemy, że dziecko i tak będzie prosiło, że jeszcze jedną grę, jeszcze pięć minut, jeszcze jeden odcinek, i im później my to pokażemy, tym później będziemy narażeni. My, jako rodzice, na takie pytania, które no przecież chcemy dla dziecka jak najlepiej i ono tak ładnie prosi, więc. A poza tym, no jak to dziecko, jak już pójdzie na przykład do przedszkola, będzie odrzucone przez rówieśników, bo przecież wszyscy korzystają z tych telefonów, tak. ono jedno nie będzie umiało, będzie umiało. One się tak błyskawicznie mm -hmm. tego uczą, to że prawda. to nie jest żadna różnica tak naprawdę. Tak, tak. A poza tym, idąc tym tokiem myślenia, no to właśnie zmieńmy to. Posyłajmy dzieci do przedszkola, żeby. Tam uczyły się rozpoznawania swoich emocji, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami wspólnej zabawy, czy właśnie kreatywnego wymyślania tych zabaw, niech to dziecko się nawet przez chwilę ponudzi, ale zaowocuje to tym, że będzie miało bujną wyobraźnię i wymyśli samo jakąś zabawę, niż idąc tokiem myślenia, o którym pani mówi, czyli no tak, to moje dziecko pójdzie do przedszkola czy do szkoły i będzie odrzucone przez rówieśników, bo jeszcze nie ma smartfona. Jeśli wszyscy rodzice nie dadzą tego smartfona, to nie będzie odrzucone. Właśnie zawsze się zastanawiam, dlaczego w tę stronę nie myślimy. Dokładnie, prawda? więc naprawdę lepiej zapobiegać niż leczyć. A jeśli chodzi o starsze dzieci, nastolatków, mamy jakieś limity? Powinny być, chociaż to trudno. Tak jednoznacznie powiedzieć, że tyle i tyle godzin dla wszystkich w takim wieku. Myślę, że dużo zależy od tego, co dziecko robi poza byciem w tym świecie wirtualnym. Jeżeli ma do tego pasję, uprawia sport, spotyka się ze znajomymi, to inaczej będzie korzystało też z tych mediów niż dziecko, które no, jeszcze nie poznało, czym chciałoby się zająć, jeszcze nie ma ulubionego sportu. I komputer czy smartfon jest jedyną opcją rozrywki czy kontaktu ze znajomymi. Także myślę, że to jest też do wyczucia przez rodzica. Finał historii teraz zaczyna mieć dzieci chyba pokolenie osób, które już wychowały, wychowały się wśród tych technologii. No właśnie, to będzie pewnie coraz trudniejsze, bo oni też mogą nie znać innych sposobów na wypełnienie czasu małym dzieciom. Ja się trochę ostatnio tak ironicznie podśmiewywałam, bo jedna matka opowiada, jak to ona się stosuje do wytycznych WHO, że dalej karmi piersią i tak dalej i stosuje takie i takie pokarmy. Mówię, tak się stosujesz do tych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, a według nich dzieci nie powinny korzystać z nowych technologii, a tam włączony telewizor i bajki lecą 24 godziny na dobę, niemalże. Właśnie, a wiesz, przypomniał mi się teraz taki film pod tytułem WOLI. -E. To film rysunkowy, gdzie po zagłodzie ludzkości ludzie uciekli statkiem w kosmos i poruszają się. Przyklejeni do ekranów na takich pojazdach poduszkowych mają duże ciałka, krótkie rączki, krótkie nóżki, ponieważ ich po prostu nie używają. No, paluchy mają pewnie wyćwiczone, bo w te ekrany tam sobie klikają. To jest w ogóle przerażający obraz tego, to, co nas to już, czeka. To może nas czekać. No popatrz na ulicach, co się dzieje z ludźmi, którzy chodzą z tymi telefonami. Te napisy, nawet w małej miejscowości są napisane odłóż smartfon. Przy pasach, przy, pasach, przy przejściu dla pieszych. pieszych. No, a bo nie jak w restauracji tego. siedzi para, jeden z jednym telefonem, druga z, z drugim telefonem, mam wrażenie, że oni sobie wysyłają wiadomości przez jakieś komunikatory, to bo nie rozmawiają, a kiedyś widziałam taką scenę, jak chłopak podniósł głowę i po tak jakby jej potwierdzał to na co? pytanie, które chyba mu przesłała, więc pamiętam, mocno utkwiła mi ta scena w głowie. Dobrze, że nawiązał kontakt wzrokowy, bo wtórny autyzm. No, randka udana, hura. <grym> Człowiek, istota społeczna potrzebuje drugiego człowieka, a nie ekranu. I świecącej zabawki, a teraz jest pełno takich, nie wiem czy zwróciłaś uwagę. Przyznam, że nie widziałam, ale z ciekawością zajrzę do sklepu z zabawkami. Specjaliści w każdym razie nie polecają. Tutaj zakończenia historii nie ma, poza takim, że bądźmy uważni na te dzieci. Żeby nie skończyło się to tak jak w filmie Woli. To tym akcentem kończymy. Zapraszamy do słuchania innych naszych odcinków podcastu psychologicznego Psyche, do subskrypcji naszego kanału. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia. Psyche. Podcast psychologiczny. Więcej podcastów na playerradioz.pl.